Jest lato 46 roku. Nie wysiadać, nie wysiadać! Ci, którzy nie uznają czerwonej władzy, nie złożyli broni. Pan nie wie, do czego oni są zdolni. Niech pan siedzi spokojnie. W miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna. Jest ktoś, kto bardzo chciałby pana poznać. Kto taki? Zastępca szefa UB. Czy mam się panu wylegitymować? To do zrozumienia, że nie jest tym, za kogo go bierzemy. Sam go sprawdzę. Niech pan ucieka. Kim jest naprawdę i po czyjej stronie? Nie mamy wypisane na gębach, skąd jesteśmy, dlatego może być dużo nieporozumień. W seansie sensacji Akcja Brutus Jerzego Passendorfera. Film inspirowany historią likwidacji ugrupowania Warszyca. Boję się. Wrócę do ciebie. Coś go spłoszyło. Skocz na drugą stronę, ubezpieczaj. No. Zobaczymy, co to jest. Dobra.
Już jedzie, panie majorze. Dziękuję. Wszystko w porządku. Zaraz to załatwię. Panie milicjancie, tam leży człowiek zakrwawiony. Mówiłem, żeby po cichu. Musiałem. Wyrwał się. Jest znak. Nie wysiadać, nie wysiadać! Nie ma tu wojskowych? Pan nie wie, do czego oni są zdolni. Niech pan siedzie spokojnie. Halo? Halo? Nie. 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 Ile tego jest? 2 800 000. Na pewno? Tak mówili konwojenci. Ładować. Jest stary? Liczy forsę. Ale lepiej nie wchodź. Na szczęście używane. Każda z innej serii miałaś dobre informacje. To należy do moich obowiązków, panie majorze. A po co ten oficjalny ton? Należy ci się nagroda. Co masz zamiar zrobić z tymi pieniędzmi? Zaopatrzenie, żołd, agitacja. Trzeba płacić. Potrzebne mi są nowe wtyczki. Nie każdego można kupić. Mylisz się, to tylko kwestia ceny. A może byś została z nami? Oblejemy udaną akcję. W klasztorze czuję się bezpieczniej. Zmieniłaś się od czasu. No? Dokończ. Chciałeś powiedzieć od czasu, jak zginął Perkun. Tak, zmieniłam się. Wszyscy się zmienili, ty też. Perkun. Ciągle Perkun. Zginął jak bohater, po wojnie postawimy mu pomnik i cześć. Zginęło wielu, ale walka musi trwać dalej. Amerykanie nadal trzymają swoje armie w Europie. I wojna z Rosją to tylko kwestia czasu. Musimy być stale gotowi. Trzeba przetrwać trudny okres i utrzymać dyscyplinę.
I nie zniosę histerii ani siania defetyzmu. Z tym apelem o dyscyplinę zwróć się do oddziału. Za czasów Perkuna było tu tysiące partyzantów. Ilu ich masz teraz? 100? 50? I z każdym dniem ich jest coraz mniej. Uciekają jak szczury z tonącego okrętu. Czy ty nie rozumiesz, że trzeba zmienić metody walki? Czy trzeba wejść ich w wojsko, w administrację? Od środka ich rozwalać. No i co z tego, że jeszcze kilka pociągów obrabujesz? 100 ludzi zastrzelisz, no i co, zastanów się. Właśnie się zastanawiam. Czy ciebie nie zastrzelić? Panie majorze, można wejść? Będziesz musiał jeszcze na to poczekać. Wejść! No co jest? Co tam macie? Panie majorze, melduje posłusznie spadochron. Panie majorze, amerykański. Skąd wiesz? O, tu jest napis. US Air Force. Zostaw to! Gdzieście to znaleźli? Na drodze do Białej, za zakrętem, przy potoku. Nic więcej nie było? No, przeszukaliśmy, ale skoczka ani śladu. Odciął linki i nawiał. Skoczek? Nie, to chyba zrzut. A nie, panie majorze, to na pewno skoczek. O, tu były szelki, ja to znam. Weźcie tych z przesieki i we czwórkę przeszukacie najbliższą okolicę. Nie możemy dopuścić, żeby wpadł w łapy UB. Jasne? Tak jest. Możecie odejść. Widzisz? Nie zapomnieli o nas, szukają kontaktu. Może to nie do nas? Ważne, że skoczył stamtąd w nasz rejon. Zawiadam swoich, niech go szukają i niech Brutus w razie czego zorganizuje ucieczkę. Schowaj forsę. To tu! Tu nie ma żadnego spadochronu. Chyba wam się śniło, gospodarzu. Na własne oczy widziałem. Siwek dalej nie chciał jechać. No, mógł go zakopać. Mógł zakopać. Sowa, rozejrzyjcie się, czy nie ma jakichś śladów. O której to było? Bo ja wiem. Trzecia może, czwarta. Obywatelu kapitanie, coś tu mam. Boruta skaczak trwa. Wczoraj był tu. A dziś rano napadł na stację. Ilu masz ludzi? Teraz dwóch. Ośmiu dałem Krysiakowi na obławę. Słuchaj, stary, znamy się nie od dzisiaj. Siebie nie zastanawia, że od paru miesięcy nic nam nie wychodzi. Mamy informacje, robimy zasadzkę, a w saku pusto. Ktoś go musi uprzedzać. Myślisz, że ma tu wtyczkę? Chyba tak. Albo u mnie, albo u ciebie. Ja za swoich chłopaków ręczę, z nami z partyzantki. Jeżeli to u ciebie, a może jeszcze wyżej. To musi być ktoś tu. Na miejscu. Niech to szlak trafi. Małośmy się nie potopili. Chciałem ich wziąć z dwóch stron. Nawiali w kierunku młyna, ale dalej nie szedłem, wiesz. Ludzie zmordowani. Po nocy można łatwo wpaść w zasadzkę. Słuchaj, wiemy gdzie są, ale sami nie damy rady. Musisz zadzwonić do wojewódzkiej. Z komendy wojewódzkiej nie dostaniemy ani jednego człowieka.
Sami mają kłopoty. Trzeba ściągnąć KBW. W tym błocie śladów i tak nie znajdziecie. Ile zabrali? Konwojenci mówili, że 2 800 000. Dobra. Na zimę sobie kupiłeś? Prezent od sojuszników. Dziś w nocy zrzucili skoczka, prawdopodobnie łącznik do Baruty. Frączek widział spadochron przy drodze do Białej. Aleśmy go nie znaleźli, znaleźliśmy tylko to. Cholera. Rzeczywiście, słyszałem w nocy samolot, ale kto by się spodziewał? Spadochron już ma Boruta. To nie takie proste. Ten materiał to łakoma rzecz. Baby robią z tego majtki, koszule, bluzki. Mógł zabrać ktokolwiek. Tak czy owak, musimy odszukać tego skoczka. Masz w miasteczku swoich ludzi, zajmij się tą sprawą. Tylko, że ja go muszę mieć żywego. Tak jest. Co ty mówisz? 4 000 000? Wszystko zajęte. Tak, słucham. Stasiaka też zabili? Popatrz. Chłopak miał się żenić w przyszłym miesiącu. To dranie. Tak. Zadzwonię później. Bardzo pana przepraszam, ale ten napad na stacji. Mamy tu bardzo niespokojne czasy. Pan z daleka? Z Warszawy. Ja też z Warszawy. Na Starówce się mieszkało do powstania. Mam tu coś dla pana. U nas na dole nocny lokal. Będzie się pan mógł zabawić. Pluskwy też pewnie macie, co? A znajdą się. A nie ma pan jakichś prywatnych adresów? O, i owszem. Gdzie? No, jest tu pensjonat majorowy Raczyńskiej. Wykwintne pokoje, trochę nielegalne. Tylko nieco drożej. A, nie szkodzi. Franek, zaprowadź pana do majorowej Raczyńskiej. No wie pan, jej mąż zginął wo flagu, więc kobieta kombinuje, żeby jakoś przetrzymać, rozumie pan? No jasne. Chodź, bracie. Moje uszanowanie. Polecam się. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Skierował mnie do pani portier w hotelu. Podobno można u pani się zatrzymać na kilka dni. O, tak, tak. Rzeczywiście bardzo miło. Dzień dobry panu. Raczyńska jestem. Niemiecka. No, widzi pan, w naszym miasteczku nie ma tradycji hotelowych i ja tak staram się załatać tę lukę. No, myślę, że pan będzie się u nas dobrze czuł. Można wypocząć. Zaraz panu przygotuję kąpiel. A czy można by coś zjeść? Ależ oczywiście, oczywiście. Tak. Więc najpierw śniadanie czy najpierw kąpiel? Kąpiel. To proszę bardzo. Proszę wejść tam na pięterko. Pierwsze drzwi na prawo to będą pana, a następne łazienka. Ja w tym czasie przygotuję panu śniadanie. Dziękuję bardzo. Tak bardzo. Proszę się rozgościć. Proszę bardzo. Czy ja zostałem profesora Ramuza? Ojciec jest jeszcze w szkole. A kiedy będzie? Ja przyjechałem specjalnie z Warszawy. Powinien za chwilę nadejść. Proszę. Dziękuję. Niewiński. Może... A, to ta. Tak. A nazwisko... Pani ojca? Znane mi jest z jego prac naukowych. Ma pan na myśli historię Olbrachta Łaskiego, tak? Tak, a skąd pani wie? Nie trudno zgadnąć. Ojciec napisał tylko jedną pracę. Proszę. Niestety nie stać nas na gosposie. Nie, to bardzo wygodne. Od śmierci matki sama zajmuję się całym domem. Proszę. Może pan zaczeka w gabinecie ojca. Dziękuję.
gościa. Pan Niewiński z Warszawy. Chodzi o tę pracę o Olbrachcie. Niewiński jestem. Ramus? Krystynka już zdążyła poinformować mnie o celu pańskiej wizyty. Nie wiem tylko, czy będę w stanie zaspokoić pańskie zainteresowania. Monografię o Olbrachcie Łaskim pisałem 20 lat temu. Szmat czasu. Niestety praca ta zaginęła. Ale mam notatki. Muszą tu gdzieś być. Proszę, niech pan spocznie. Dziękuję. Notatki są bardzo czytelne. Na pewno się panu przydadzą. Piszę pracę o Dee Kelleyu i ich pobycie w Polsce. Interesują mnie zwłaszcza losy kryształowego zwierciadła. Zależy mi też na ustaleniu, dlaczego Łaski sprowadził ich do Polski. Owych tajemniczych Anglików? Tak, tak. Nie wiem, gdzie tu schowałem. Zastanawia pana przyczyna ich przyjazdu? Nie. Raczej pańskiego przyjazdu. Krysiu, myślę, że zaprosimy naszego gościa na kolację, prawda? Nie proszę nie robić kłopoty, naprawdę. Ja jestem również głodny. Tak, proszę, niech pan pije. Prawdziwa. Nareszcie wracamy do normalnego życia. Niech pan pomyśli, jaki ten świat jest dziwny, okrutny i zwariowany. No, jak pan sam powiedział, wraca powoli do normy. No właśnie. Otóż proszę pana, zawsze byłem liberałem. Z tego powodu miałem przed wojną wiele kłopotów. I myślę, że chyba tylko dlatego obecnie wysunięto moją kandydaturę na dyrektora gimnazjum. Chociaż, prawdę mówiąc, od początku powinien być nim Strugarek. Strugarek? Kto to jest? Perkun. Nie słyszał pan? Niestety niewiele, a pan go znał? Bardzo dobrze. Przed wojną pracowaliśmy razem, organizując oświatę w zapadłych wsiach. No, był ciekawym człowiekiem. Świetny polonistą. Pisywał wiersze. Świetliste łęgi kaczeńców gorące jak słońce i chłopskie znojne drogi jarzębiną krwawiące i bory tajemnicze czernio malowane i wsie głodne wyklęte nędzy darowane. Bardzo przepraszam. Ostatnio pamięć mnie zawodzi. Otóż któregoś dnia z wielkim trudem odszukałem owe leśne tropy Perkuna w tajemniczych borach. Staram się go nakłonić do ujawnienia się, do zaprzestania rozlewu krwi. Nazwał mnie komunistą. Mnie. No i tak się to skończyło. A w kilka miesięcy później jeden z jego ludzi zdradził go. Na rozprawie sądowej Perkun przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale nie przyznał się do winy. No cóż, rozstrzelano go. A resztki rozbitych oddziałów wziął w swoje ręce ostatni ocalały z jego sztabu Boruta. Wiedział o moim spotkaniu z Perkunem i o rozmowie z nim. Myślę, że mnie nienawidzi. Szef UB, Jaruga, ma pretensje, że niezbyt gorliwie przekonywałem Perkuna. Mogę panu przysiąc, że obie strony uważają mnie za człowieka z przeciwnej barykady. A jeżeli chodzi o sprawę kryształowego zwierciadła, to radzę panu dotrzeć do archiwum Dąbrowi w klasztorze. Nie wszystko udało mi się tam przejrzeć. Tylko proszę uważać, to jest teren działania Boruty. A te notatki, o których pan profesor był uprzejmy wspomnieć? Notatki? No, muszę je odszukać, porządkować. Dużo czasu panu to zajmie? Czy ja wiem, 2-3 dni.
część oddziału zapadnie przy klasztorze, a część w okolicy Wilczego Dołu. Stąd i stąd do miasteczka tylko skok. Trochę nas mało. Starczy. Brutus donosi, że większość bezpieki i ormowcy szykują na nas obławę w okolicy Starych Młynów. A my tymczasem złożymy wizytę towarzyszowi Jarudze. Znaleźliście go? W lesie nie ma nikogo. A w mieście ormowcy wszystkich legitymują. O, mało nie doszło do draki. Wczoraj zabił się do hotelu jakiś facet. Portier posłał go do Raczyńskiej. No, mówił, że wygląda jak nauczyciel albo urzędnik. A ty myślałeś, że będzie miał na czole napisane dywersant. Twoja ciotka mieszka blisko Raczyńskiej? Tak jest. Zamelinujesz się tam. Byś miał oko na lokatora pani majorowej. Jeżeli stwierdzisz, że facet jest niewyraźny, że boi się bezpieki, rozumiesz? Tak. Dasz cynki, sprowadzisz go do mnie. Jasne? Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, ja wyjeżdżam na kilka dni, ale chciałbym zatrzymać pokój. Tylko, że tak się składa, że ja nie mam polskich złotych, tylko dolary. A nie znam tu nikogo w miasteczku, nie chciałbym wymieniać. Czy pani zgodziłaby się przyjąć w dolarach? Ale oczywiście, naturalnie. Bardzo się cieszę. Czy tak będzie w porządku? Dziękuję bardzo, tak. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Kenkarta prawdziwa. A dolary? Też. Sprawdźmy. Na razie proszę to traktować jako depozyt. No, ale panie poruczniku, nie na razie. Pan mnie przecież na straty. Poza tym moja wizyta powinna zostać w tajemnicy. Do widzenia, pani. Ale... Siostra przełożona prosi. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry. Przeczytałam list od prałata. Będzie pan mógł pozostać u nas tak długo, jak pan zechce. Biblioteka i archiwum są do dyspozycji. Zajmie się panem siostra Anastazja, a biblioteka jest na górze. Dziękuję bardzo. Proszę iść za mną. Szybko. Co się stało? Oni już są w refektarzu. Kto oni? Chcą znaleźć tego, co zostawił spadochron pod lasem. Podejrzewają, że się tu ukrywa. To bardzo ciekawe. My się chyba skądś znamy.
ale muszę przyznać, że w habicie też pani bardzo dobrze wygląda. Niepotrzebnie sprowadziliście mnie do tej piwnicy. Przecież pani wie, po co ja tutaj jestem. Szukam w klasztorze dzieła Consubona z XVII wieku. No niestety macie taki bałagan, że nawet nie wiecie, czy to dzieło w ogóle tutaj jest. A jak właściwie należy się do pani zwracać? Czy siostro Anastazjo, czy pani Anastazjo? A może panno Anastazjo? Anastazja. Proszę tu chwilę poczekać. Odeszli. Nic już panu nie grozi. Właściwie to ja nie bardzo rozumiem, co mogło mi grozić. Proszę pamiętać, że obecność pana tutaj jest wyłącznie moją sprawą i siostry Anastazji. Czy można wiedzieć, kto to jest siostra Anastazja? Nie pytano pana, kim jest, skąd przyszedł i dokąd odchodzi. Tak, rozumiem. Niestety ja nie znalazłem dotąd tej książki, której szukałem. Jeżeli siostra pozwoli, wrócę tu jeszcze za kilka dni. Proszę. O, wrócił pan, bardzo się cieszę. Jest u mnie właśnie, dobry wieczór, małe przyjęcie, muszę pana koniecznie przedstawić. Ale wie pani, taki jestem znaczony. Ale nie mam mowy, nie zrobi mi pan tego zawodu, zwłaszcza, że jest ktoś, kto bardzo chciałby pana poznać. Tak, a kto taki? Zastępca szefa UB. Proszę mi darować ten dowcip, jest wprawdzie u mnie porucznik Krysiak, ale czeka na pana zupełnie ktoś inny, panna Ramuzówna. Bardzo proszę, proszę państwa, pan Niwiński. Proszę bardzo, proszę się rozgościć. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie się nie znają? Niwiński. Krysiak. Pan jest historykiem, przyjechał do nas z Warszawy, żeby odszukać... Pan mi to kiedyś opowiadał, ale kryształowe ja nie pamiętam, zwierciadło. Tak. Zwiedził pan już klasztor w Dąbrowie. Nie znam się na zabytkach, ale słyszałem, że należy do dużej klasy. Tak, zwiedziłem. Rzeczywiście te freski w prezbiterium. Panowie, zostawmy historię w spokoju. Muzyka, gra, panie się nudzą. Mam nadzieję, że zaprosi mnie pan do tańca. No jest oczywiście, przepraszam. Tak, proszę brać nas przykład. Zatańczy pani? Nie, dziękuję. Nie mam ochoty. Trochę się zdziwiłem, widząc panią w tym towarzystwie. W niedługim czasie wiele spraw wyda się tutaj panu dziwne. Dziś po południu był u nas Jaruga. Byłam w kuchni, ale słyszałam wszystko. Jaruga chce, żeby ojciec jeszcze raz porozmawiał z Borutą i nakłonił go do ujawnienia się. Boję się o ojca. Nie chcę, żeby się w to mieszał. Dlatego właśnie dzisiaj przyszłam tutaj, żeby nakłonić Krysiaka, żeby dali ojcu spokój. Przekonała go pani? Chyba tak. Krysiak jest inny niż Jaruga. Bardziej ludzki, nie taki fanatyk jak tamten. Może pan nastawić drugą stronę? Wypijmy za ciekawą znajomość. A z przyjemnością. Oraz za powodzenie naszych poszukiwań. Znalazł pan w klasztorze to, czego pan szukał? Nie, jeszcze nie. Ja też nie. A czego pan szukał? Kogoś. Zapewne Majorowa mówiła panu, kim jestem. I na pewno słyszał pan o tym, o czym całe miasteczko gada. Zdrowie. Skoczka w lesie zrzucono. Jak pan myśli, złapiemy go? Nie mam pojęcia, ale to chyba trudna sprawa. Ma na pewno znakomite dokumenty. Jest może geologiem, geografem, czy ja wiem, historykiem. Czy mam się panu wylegitymować? Oglądałem pański dowód. Majorowa musiała pana przecież zameldować. Długo panu nas zabawi? A to zależy od pana profesora. Obiecał mi swoje notatki. Już je odnalazł. Może pan przyjść po nie w każdej chwili. Niech pani uważa na ojca. Okazuje się, że każdemu jest do czegoś potrzebny. Przepraszam, ale muszę wrócić do Majorowej.
Chciałabym stąd wyjść. Może mnie pan poprosić do tańca? Wie pan, dlaczego poprosiłam pana, żeby mnie pan odprowadził? No, bo nieprzyjemnie wracać samemu po nocy. Nie, nie, do tego jestem przyzwyczajona. Więc? Powiem panu w domu. Nakryję panią płaszczem, bo już chłodno się robi. Niech pan nie wraca do ciotki. Niech pan ucieka. Nie rozumiem. Dlaczego? Jak to? Nic pan nie zauważył? Nie. Przecież Krysiak pana podejrzewa. Ale o co? Nie wiem, to nieważne, ale... Nie powinien pan tam wrócić. Aresztują pana. Widzę, że pani nie wierzy, że jestem historyk. Nie, nie wierzę. Nikt zresztą nie wierzy. Ani ja, ani mój ojciec, ani tym bardziej Krysiak. To dlaczego w takim razie jeszcze chodzę na wolności? Nie no, pan chyba z nieba spadł. Przecież to normalne. Muszą zobaczyć, z kim się pan kontaktuje, z kim się pan spotyka. Z panią? Uwaga, wyszła pani w krąg podejrzany. Sprawa jest poważna, pan żartuje. Nie. Niech się pani nie przejmuje. Przyrzekam, że będę ostrożny. No przecież nie mam zamiaru wpakować się przez jakieś głupstwo w tarapaty. Wpadnę jutro do ojca po notatki, porozmawiamy i zobaczy pani, że wszystko się wyjaśni. No. Muszę już iść. Dobranoc. Dobranoc. Janie, to, co tu robisz, jest okrutną, tragiczną pomyłką. Pamiętaj, ani ty, ani twoi ludzie nie zmienicie biegu historii. Skończ z tym! To jest wasza ostatnia szansa. Pamiętaj! Proszę mi nie mówić, Perty. W porządku, panie Skrzypczak. Przepraszam, panie Boruta. Otóż, panie Boruta, przyniosłem panu warunki ujawnienia się i złożenia broni. I tylko... To już słyszałem. Jak pan nie ma litości nad sobą, niech pan zastanowi się nad losem swoich podopiecznych i tych, którzy na nich czekają. Jutro może być za późno. Czy to wszystko, co masz mi do powiedzenia? Tak. Tam jest wyjście. Wojtek! Nie chciałbym go już więcej oglądać. Rozumiem. Gdzie jest Boruta? W cegielni. Co tu robił profesor Ramus? O której miałaś przyjść? Zatrzymały mnie wieczorne modlitwy o pokój między ludźmi. Panie majorze. Nie mam nastroju do głupich żartów. Czy ty aby nie czujesz się zbyt pewnie? Przez całą drogę tutaj do ciebie nie zatrzymała mnie żadna czujka. Tu nam nic nie grozi, szukają nas gdzie indziej. Nie masz zaufania do informacji Brutusa? A co będzie, jak pewnego dnia Brutus zawiedzie? A, wtedy się będę zastanawiał. Co ze Skoczkiem? Nawiązałeś z nim kontakt? To jest ten sam facet, co wsiadł do pociągu na trasie między Białą a Grabami. To by się zgadzało.
Poznał mnie. Ale jednocześnie dał do zrozumienia, że nie jest tym, za kogo go bierzemy. Dałaś się na to nabrać? Skąd mógł wiedzieć, że nie jesteś podstawiona? Po co ci on? Masz jakieś podejrzenia? Nie. Po prostu intuicja. Ta wasza kobieca intuicja. Wydałem rozkaz, żeby go tutaj ściągnęli. Jeżeli wydałeś rozkaz, to nie ma o czym mówić. Ale bądź ostrożny. Sam go sprawdzę. Piwa nie macie? Tutaj nie możemy rozmawiać. Za klozetem są drzwi do piwnicy, idź tam i czekaj. Cześć. Myślałem, że już nie przyjdziesz. Nie było potrzeby, to nie przychodziłem, ale... Teraz zaczyna być coś niewyraźnie. Podejrzewam, że pan porucznik Krysiak chce mnie przymknąć. Krysiak? Byłem dziś u niego. Zwariowałeś? No i po co ty tam łazisz? Przecież to niebezpieczne. Bądź spokojny. A, ale muszę przyznać, że bardzo ci do twarzy w tym kitlu. Ja zostałem barmanem, a z ciebie zrobili spadochroniarza. O, stary, więcej mnie na to nie nabiorą. Mało nóg nie połamałem na tym cholernym drzewie. Słuchaj. No? Siedzę tu już trzeci tydzień. Do knajpy różni ludzie przychodzą, można to i owo usłyszeć, zwłaszcza po wódce. Można tu palić? Nie. Z różnych gadek wywnioskowałem, że jutro wieczorem szykuje się jakaś draka w miasteczku. Chciałem wyniuchać, czy Jaruga wie coś na ten temat. Jarugi nie było, zaprowadzono mnie do Krysiaka. Powiedziałem, że chcę mówić tylko z Jarugą, że mam bardzo ważne wiadomości. Ostrzegłem Krysiaka, ale prosił, żeby więcej się u nich nie pokazywać, że Jaruga jutro rano tu do mnie przyjdzie. Poza tym mam jeszcze coś, co ciebie zainteresuje. No? Brak mi jednego ogniwa, a będę Mikołaj. Wiedział, kto jest wtyczką. Mikołaj! Widzisz? Nawet imienia nie zmieniłem. Słuchaj, to ja przyjdę do ciebie jutro po południu. Gdyby mnie zamknęli, to dokumenty masz i wiesz, co robić. Jest pan tutaj? Znowu żarówka nawalona. Ajajaj. Mówiłam panu, że go nie ma. Przysiągłbym, że było światło. Niemożliwe, żarówka nawalona. Niech pan przyjdzie jutro. Jutro może być za późno. Dzisiaj muszę z nim rozmawiać. Pani pozwoli, że zaczekam. No zresztą jak pan chce, to niech pan czeka. Dziękuję. Do you speak English? Yes, I do. Ale po polsku też. Przychodzę z rozkazu majora Boruty. Pan jest tym skoczkiem, nie? Tak. Proszę bardzo. Ręce do góry.
Ale... Może mi pan ufać? Zresztą nie ma pan wyboru. Bezpieka depcze panu po piętach. Przychodzę, żeby pana zaprowadzić w bezpieczne miejsce. Do nas, do lasu. Może jesteś z lasu, a może i nie. Nie mamy wypisane na gębach, skąd jesteśmy, dlatego może być dużo nieporozumień. Ale może mi pan ufać? Młody jesteś i głupi, nawet rewizji nie umiesz porządnie przeprowadzić. Masz, zjeżdżaj. I powiedz swoim mocodawcom, obojętne kto by to był, żeby mi więcej głowy nie zawracali. Ale... No już, zjeżdżaj! Ty, tego grubego nie bierzcie! No już! Ładować się szybko! Stefanoś, ty mi się tam nie wychylaj! Odjazd! Będzie czarna, nie będę się przyjmować! Zmiatać to! Ruszaj następny! Szybciej! Moje uszanowanie! A, to pan! Dobry. Dobry. Mam nadzieję, że dobrze się panu mieszka u pani majorowej. A dziękuję, nie narzekam. Bardzo się cieszę. Posyłają ludzi na pewną śmierć. Proszę pana, co oni robią Borucie? Tam trzeba, proszę pana, posłać wojsko. I to dużo wojska. O, patrz pan. Dwóch inżynierów kropno Boruta przedwczoraj w lesie. Przysłali to dwóch ludzi. Pojechali wybrać teren pod budowę. Kropnęli ich. Ludzie kną, panie. Bo jak rząd zrezygnuje z fabryk, tak i nowych inżynierów nie przyśle? Jak pan myśli, przyślą nowych inżynierów? Może i przyślą. A jak tych Boruta zabije, to przyślą nowych? Może i nie przyślą. I tak dookoła Wojtek, nie można to raz zrobić w porządku. A widzę, że pan się zaczyna mieszać do polityki. Jaka tam polityka? Ja z Warszawy. Ruszą hotele, wracam na swoje. Portyl potrzebny w każdym ustroju. No pewnie. O, telefon, muszę wracać. Pańska gazeta. Do widzenia. Do widzenia, moje uszanowanie. Jezus Maria! Zabili go! Zabili! Niedawno go widziałam, dopiero wychodził od nas. Kto to strzelał? Ja tego nie widziałam. Kto to widział? Rozejdź się, proszę. Uśmiechał się jeszcze. Rozejdź się. Słyszałam strzał. Nie gapić się, rozejdź się. Rozmawiał z nami jeszcze niedawno. Pani to widziała? No wychodził dopiero. Pan jest lekarzem? Nie. Znał go pan? Nie. Do komendanta Jarugi w pilnej sprawie. Moje nazwisko Niwiński. Przez wartownię. Nie, to nie tak było. Towarzyszu komendancie, zadzwonił do mnie do komitetu. Zwymyślał mnie od ostatnich. Zmieszał z błotem całą naszą partię. Domyśliłem się, o co chodzi. Buch w samochód. Dopędziłem go zaraz za miastem, jak prowadził tych swoich bandziorów do lasu. No, tylko nie bandziorów. Sowa. Jesteś aresztowany. Oddaj pas i pistolet. Dyktus, Sadowski, towarzysz Sadowski obiecał, że jeżeli wrócę, nie wyciągnie żadnych konsekwencji. Teraz robicie inaczej? No zawsze kręcicie. Mówicie co innego, a robicie co innego. A jakie ja mogę wyciągnąć jeszcze konsekwencje? Masz już naganę z ostrzeżeniem. No najlepiej to cię z partii wyrzucić. I wyrzucimy. Wyrzucimy przy najbliższej sposobności, wyrzucimy. Wokoło bandy, a tu w samym środku miasta komendant milicji w każdej chwili gotów jest przejść na stronę Boruty. To z kim można pracować? No do kogo można mieć zaufanie? Ja bronię linii partii. U mnie czarne to czarne, białe to białe. To u was tak, raz tak, raz tak. A ty mnie Boruto nie strasz. Ja do Boruty nie szedłem i nie pójdę. Stać mnie na własny, komunistyczny oddział partyzancki. No. Co mam z tobą zrobić, co mam? Podciąć skrzydełka, podciąć. Tak, słucham. Kto? Major z ministerstwa. Niech wejdzie. Tego jeszcze brakowało. No cóż, towarzyszu, załatwimy to później. A ja? Czekaj! Zmywaj się, Sowa. Co? No już. Proszę. Dobry. Witam, majorze.
To wy od kilku dni mieszkacie u Raczyńskim. Tak jest. Po co ta konspiracja? Co byście się wcześniej nie zjadli? A nie było potrzeby. Nie macie do mnie zaufania. Jaruga był dobry w lesie, w partyzantce. A teraz jest za głupi. Kielner? Tak. Poznajcie się. Major Niwiński z Warszawy, mój zastępca porucznik Krysiek. Przyznaję, że dałem się nabrać na tego historyka. Wcale nie daliście się nabrać. Ja rzeczywiście szukam tutaj kryształowego zwierciadła. Tak. Zwłoki kelnera zidentyfikowano jako Mikołaja Lewickiego, porucznika Urzędu Bezpieczeństwa z Warszawy. To są skutki braku zaufania. Też zaczynał na własną rękę. Gdyby przyszedł do nas, dalibyśmy mu obstawę, wszystko co trzeba. Jak to on nie był w urzędzie? Nie widział się z nikim? Niestety nie. To ciekawe. Co? Uspokój się, melduj wyraźnie. Gdzie? Co jest tego? W lesie znaleziono zwłoki Ramuza. Wyślij tam kogoś. Tak jest. To straszne. Jemu się też nie udało. Nikomu się nie uda, Jaruga. Macie tutaj u siebie człowieka Boruty. A ten Lewicki zginął właśnie dlatego, że zorientował się, kto to jest. Ja powiem wam więcej. Posłałem Ziętarę. Dobrze. Słucham, majorze. Tartak się pali? Tartak? To weź ludzi i sprawdź. No nie mam ludzi. Wysłałem razem z KBW. Kto ci kazał? No jak to kto? Miałem telefon od was, z urzędu. Od nas? Połącz mnie z wojewódzki. O cholera, kabel zepsuty. Pójdę sprawdzić. Czekajcie. Ten porucznik Mikołaj Lewicki. Kelner. Był u was wczoraj wieczorem. Rozmawiał z wami. Ostrzegł was o napadzie. Ręce do góry. Spokojnie. Dawaj dysk!
Rzuć broń. Siadaj. Jaką funkcję pełniłeś w organizacji? Mówiłem dokładnie podczas poprzedniego przesłuchania. Jak będzie trzeba, będziesz powtarzał po raz trzeci, czwarty, dziesiąty. Rozumiesz? No? Rozmawiajmy spokojnie. Nikt tu nie czyha na wasze życie, niedźwiedź. Czy organizacja Perkuna zmieniła się od czasu objęcia rządów przez Borutę? Co to znaczy zmieniła się? No, czy waszym zdaniem walczycie o to samo, o te same ideały? Ja jestem żołnierzem. Nie moja sprawa myślenie. Ale przecież nie jest wam obojętne, niedźwiedź, do kogo strzelacie. No nie. Więc? Ale przecież przysięgałem. Na czym polegała wasza funkcja? Byłem dowódcą 10-osobowej grupy wchodzącej w skład oddziałów SOS, znaczy Służby Ochrony Społeczeństwa. Bezpośrednio podlegałem kierownictwu do walki z bezprawiem. A jaką działalność prowadzi tak zwane kierownictwo walki z bezprawiem? Kierownictwo to miało szukać informacji obciążających obecne władze. Opracowywało akty oskarżenia przeciwko walczącym z nami ludziom. Wydawało akty likwidacji osób, które się nam naraziły. Czy strzelaliście tylko do komunistów? Nie. Organizowaliśmy także akcje zaopatrzeniowe. Zdobywaliśmy żywność, pieniądze. Napad na stację. Tak. Ile grup operacyjnych ma SOS? Nie wiem. Nie wiesz. Kto wydał rozkaz zabicia kelnera? Nic nie wiem w tej sprawie. Nie wiesz! Ty nic nie wiesz! Proszę mi nie mówić na ty. Słuchajcie, niedźwiedź. Nie chcecie, żeby wam mówić na ty? Żeby was bić po pysku? Zgoda. I ja tak wolę. Ale to i was zobowiązuje. Na godzinę przed napadem widziano was w miasteczku. Chciałbym się czegoś napić. Mogliście się napić w celi. No tak, chciałem, ale nie dali. Powiedzieli, że tutaj. Na czyj rozkaz zabiliście tego człowieka? To nie ja zabiłem. Wczesnym rankiem przyjechała do nas na rowerze łączniczka. Ja nie wiem, kto to jest, ani gdzie mieszka, jak się nazywa. Podobno ma kontakt z kimś z UB. Z kim? Powiedzcie wreszcie, z kim? Jakie instrukcje przywiozła łączniczka? Powiedziała, że po mieście kręci się jakiś facet z UB. Z Warszawy. Na imię ma Mikołaj. Nawiązał tu jakieś znajomości. Przekupił któregoś z naszych i w ten sposób wywąchał o naszym napadzie na miasto. Poszedł do UB i ostrzegł, ale ostrzegł właśnie tego, z kim kontakt miała łączniczka. To znaczy kogo? Nie wiem. Kontakt z tymi ludźmi utrzymywała łączniczka. Ona pracuje w naszym wywiadzie. A wywiad działa w pełnej konspiracji. A czy takie akty oskarżenia też ona przywoziła? Jakie akty? Do komendanta powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Zawiadamiamy, że sąd specjalny kierownictwa walki z bezprawiem wskazał was na karę śmierci. Jak myślicie, niedźwiedź, czy nie pora skończyć z tym niepotrzebnym rozlewem krwi?
Musieliście czytać o amnestii, o akcji ujawniania się. Jeżeli przyjdziecie złożyć broń, będziecie mogli żyć jak ludzie. Gdzie? W więzieniu? Potrzebujemy waszych rąk do pracy. Roboty jest od cholery. Tak się tylko gada. To się nie tylko tak gada, niedźwiedź. Wam też chyba tęskno do domu, co? Aha, pamiętajcie. Tylko jedno. Jeżeli jeszcze raz podniesiecie na nas broń, to wtedy już nie będziemy gadać. W ogóle. A teraz idźcie sobie. Jak to? Dokąd mam iść? No, dokąd chcecie, do domu, do dziewczyny. Ale broni to wam nie oddamy. Jak to do domu? No po prostu. Do domu. Możecie zresztą iść, gdzie was oczy poniosą. Aha, tylko jakbyście trafili przypadkowo do Boruty, to powiedzcie chłopakom, że mogą przyjść śmiało. Jeżeli złożą broń, wyjdą stąd tak samo jak wy. Tak, wypuśćcie. Od kilku dni czekają na pana przygotowane przez ojca notatki. Chyba nie będą mi już potrzebne. Nie rozumiem pana. Wtedy, kiedy żył, były panu potrzebne, a teraz, kiedy zginął, nagle zmienił pan zainteresowanie? Czego pan szuka tutaj? Po co pan przybył do naszego miasteczka? Już wyjeżdżam. Obywatel pozwoli z nami. Wejdź! Co to? Jestem aresztowany? Nie przesadzajcie, majorze. Po prostu poprosiłem was na rozmowę. Siadajcie. Dziękuję. Zastanawia mnie śmierć Krysiaka. Musicie przyznać, że zginął w dość dziwnych okolicznościach. A tylko wy byliście z nim na górze. Zdecydowałem więc poprosić was na rozmowę, żeby się wspólnie nad tym zastanowić. Słucham. Jak tylko usłyszałem, że Krysiak wysłał ludzi na obławę i zaraz potem zwaliła się na nas ta cała banda, już wtedy zaczął mi śmierdzieć. Pomyślałem sobie, Krysiak był wtyczką, ktoś skorzystał z zamieszania i zastrzelił go. Komu mogło zależeć na śmierci Krysiaka, który mógł udzielić nam pewnych informacji? Naturalnie zależało na tym Borucie. Słusznie. Uziemił człowieka, bo mógł być dla niego niebezpieczny. Bardzo logiczne. A skoro Krysiak był zdrajcą, jest możliwe, że podobne draństwo mógł popełnić ktoś na wyższym szczeblu. Tak. Tylko że w chwili, kiedy zaczynał się napad, ani Boruta, ani nikt z jego ludzi, chociażby to był nawet major z ministerstwa, nie mógł podejrzewać, że Krysiak zaczyna wam śmierdzieć. Weźmy pod uwagę inną ewentualność. Może być i tak, że gdzieś w terenie usadowił się wielki łajdak.
Ktoś przyjeżdża, żeby go rozszyfrować. A musi pracować z ukrycia, to chyba jasne. No i wreszcie ten ktoś rozpoznaje łajdaka. A w normalnych warunkach to wziąłby go za kark i odstawił ciupasem do Warszawy. No ale akurat zaczyna się strzelanina. I nie wiadomo, czym się to skończy. Ten ktoś może sam zginąć. I wtedy razem z nim pójdzie do grobu tajemnica łajdaka. A ten będzie nadal wysyłał na śmierć naszych towarzyszy. Tak jak to już robił wiele razy. No powiedzcie, Jaruga. Powiedzcie tak, z ręką na sercu. Co wy byście zrobili w takiej sytuacji? Teraz już wiecie, po co tutaj przyjechałem i jakie było moje zadanie. Wszystko jasne. A jednak niezbyt wysoko mnie cenią. Mimo wszystko wolałbym mieć tutaj Krysiaka żywego. Ba, kto by nie wolał. Ale zaistniała taka sytuacja, że mogliście mieć żywego tylko jednego z nas. Rzecz w tym, że Krysiak zorientował się, że został rozszyfrowany. No, reszta należy już do was. Nie zgadzam się. Teren jest otoczony przez KBW. Boruta znalazł się w kotle i należy raz z tym skończyć. Ale daj mi ten jeden dzień. Nie można rezygnować z szansy, która sama pcha się w ręce. Chcesz leżeć obok Ramuza? Ja nie mam zamiaru przekonywać Boruty. Chcę znaleźć jakiś wybieg, który pozwoliłby nam uniknąć rozlewu krwi. Zapomniałeś o niedźwiedziu. Jeśli wrócił do oddziału, to cię rozpozna. A wtedy żywy z rąk Boruty nie wyjdziesz. Z tym muszę się liczyć. I zapewniam się, że wcale mi się nie uśmiecha gryźć ziemię. Ale pamiętaj, że jeżeli dojdzie do starcia, zabici będą po obu stronach. Trzeba, żeby nasi najlepsi ludzie przeżyli tę wojnę. A zresztą pora sobie powiedzieć dosyć krwi po jednej i po drugiej stronie. Bo po tamtej stronie też może być człowiek uczciwy, który trafił tam przypadkowo i teraz nie wie, jak się z tego wydostać. Jeśli nie wrócisz jutro do 8 wieczorem, rozpoczynam akcję. Połączcie mnie z komendą wojewódzką. Mam nadzieję, że przybycie tutaj nie sprawiło panu zbyt wielkiego kłopotu. Wezwała mnie pani na rozkaz Boruty? Tak. Jeszcze dziś będzie pan z nim rozmawiał. Tutaj? Nie. Czy to pani była żoną Perkuna? Nie. On miał żonę i dwoje dzieci. Ja byłam jego kochanką. To był wspaniały człowiek. Rozumiem. Co pan rozumie?
Ponieważ nie wierzy pani w możliwość spotkania człowieka na miarę Perkuna, postanowiła pani wstąpić do klasztoru. Po prostu ukrywam się w klasztorze. Ube ma pani dokładny rysopis. Krysiak recytował mi go na pamięć. Brutus. Najwierniejszy druh Perkuna. Boruta nie może sobie darować, że któryś z jego chłopców przez przypadek zastrzelił Krysiaka. Brutusa? Tak. To był jego pseudonim. O której mamy tam być? Inaczej sobie pana wyobrażałem. Chodźmy. Nie zawiązuj mi oczu. Baczność! Pluton, na moją komendę. Ognia! Błyskawiczne przerzucanie się z miejsca na miejsce to podstawa naszego działania. Teren jest ogromny. Nikt go nie zna tak jak my. Nie. Nie. Nie zdołacie się zapaść pod ziemię. Ube ma wasze rysopisy. Znajdą każdego z was. Co pan radzi? No cóż. Ja niestety mam tutaj inne zadania i niewiele mogę pomóc. Słyszałem tylko, że w trudnej sytuacji jest też oddział żelaznego na Lubelszczyźnie. Może połączylibyście swoje siły? Iść na obcy teren? Nie, to niebezpieczne. Tutaj w lesie możemy siedzieć jeszcze długo. UB tutaj nie wlezie. Wiedzą, że zanim je dostaną, to im wytłukę połowę ludzi. Mamy tu swoje meliny. Ale pewnego dnia oni będą musieli wejść do lasu. Nie, panie majorze. To są rozwiązania na krótki dystans. Sytuacja w kraju się stabilizuje i prowadzenie walki partyzanckiej traci sens. Giną najlepsi ludzie. A potem, w momencie ostatecznej rozgrywki, będzie ich brak. Jest plan, żeby najzdolniejszych oficerów przerzucić na zachód. Porwanie samolotu z lotniska pod Lublinem jest już przygotowane. Porwanie samolotu? Dobrze. A ilu ludzi mógłbym zabrać? No, jak najmniej. To chyba zrozumiałe. I dlatego cała sprawa musi pozostać między nami do ostatniej chwili. To jest jasne. Szczegóły przerzucenia sztabu na Lubelszczyznę musielibyśmy omówić osobno. Na miejscu podporządkuje się pan Żelaznemu. Nie zgadzam się! On jest młodszy stopniem. Niech się pan zastanowi. Odpowiedź muszę mieć najpóźniej dzisiaj wieczorem. Mogę już odejść? Tak. Kiedyś człowieka? Może. Opowiadają o tobie, że po śmierci Perkuna sama wykonywałaś wyroki. W
każdej plotce jest część prawdy. A ty zabijałeś? Tak. Ale w walce. Dawaj. Ten wyjazd to szaleństwo. Postaram się namówić chłopaków, żeby nie wyjeżdżali z Borutą. Gdy nie ma Perkuna, ja jestem za nich odpowiedzialna. Oni mnie posłuchają. Tylko nie mówcie później, że alianci wystawili do wiatru waszą pożal się Boże armię. Żałuję, że cię nie kazałem zabić wtedy na stacji. Od początku coś mnie w tobie drażni. Nie ufasz mi? Tak, nie ufam ci. W takim razie dlaczego zawracaliście mi głowę? Niestety. Jesteś jedynym człowiekiem, który może nam umożliwić dalszą walkę. Walkę? Nie. Tego nie mogę. Staram się was tylko uratować. Gdyby żył Perkun, to by nigdy do tego nie doszło. On walczył jakąś sprawę. To Boruta doprowadził do tego, że byliśmy zmuszeni zwrócić się o pomoc do ciebie. Czy to takie poniżające? Tak. Jesteś szpiegiem. Zdobywasz informacje o naszym kraju za obce pieniądze. Wy także działacie za obce pieniądze. To nieprawda. Nieprawda. A skąd ta kurtka? Za czyje pieniądze macie kupioną broń i amunicję? Ludzie, którzy wami kierują, biorą żołd w Londynie. Chociaż wam żołdu nie płacą. Londyn. To dziwne, że są takie kraje, gdzie się już naprawdę skończyła wojna. Można sobie pójść na spacer do lasu. Nie bać się, że ktoś ci palnie w łeb. Tutaj też będzie spokojnie. Za rok, za dwa. W każdym razie ja tam nie pojadę. Boruta jak chce, niech sobie jedzie. Ja zostaję tutaj. No cóż, słusznie. Pora, żebyś wróciła do normalnego życia. Jesteś młoda, ładna. Możesz założyć rodzinę. Wojowanie zostaw mężczyznom. Nie. Nie zaprzestanę walki, dopóki będą rządzić tutaj ludzie opłacani przez Moskwę. Nie każdego można kupić. Oni wierzą w tę swoją komunistyczną Polskę. No, będę musiał już iść. Przestało padać. Jak masz na imię? Albert. Ja się pytam, jak masz naprawdę na imię? Czy to nie wszystko jedno? Nie. I tak się więcej nie zobaczymy. Dobranoc. Celem pełnego zabezpieczenia trasy przejazdu wysłać na punkty kontrolne po 3 zaufanych pracowników bezpieczeństwa z zadaniem swobodnego przepuszczenia ciężarowego Studebeckera rejestracja U7502 prowadzonego przez majora Wojska Polskiego. Nie wolno dopuścić, aby samochód ten na wyznaczonej trasie został przez kogokolwiek zatrzymany. Jasne. Wykonać. Słuchaj, z tych 18 ludzi, których zdecydował się zabrać ze sobą Boruta, większości grożą wysokie wyroki. Oni nie dadzą się tak łatwo rozbroić. I co wtedy? No to zginie 18, a nie 118. 19. Znowu zapomniałeś o sobie. Z rachunków zawsze byłem słaby. A co z resztą oddziału? Rozejdą się do domów. Mają czekać na nowe rozkazy. Nie doczekają się. Z czasem zapomną. Tak sądzisz? Tych, którzy wrócą do rodzin, obserwuj. Ale nie ruszaj ich. Trzeba im dać czas na powrót do normalnego życia. No.
Nie spodziewałeś się. Rzeczywiście. Nie spodziewałem się. Nie pytasz nawet, po co przyszłem? Myślę, że i tak się dowiem. Zmieniłam plan. Jadę z wami. Stałeś coś? Zależy, co przez to rozumiesz. Boisz się, że cię nakryją? Nie, nie to. No więc? Chcę jechać z tobą. Tego też się nie spodziewałeś. Dlaczego nic nie mówisz? Wolisz, żebym została w kraju? Tak, wolę. Przynajmniej jesteś szczery. O co chodzi? Mam zająć miejsce Perkuna? A gdyby nawet? Czy mam żyć tylko wspomnieniami? Ale ja nie jestem Perkunem. Chcę cię takim, jakim jesteś. Ładnie powiedziane. Ale co z tego? W gruncie rzeczy, co ty o mnie wiesz? Nic. I nie chcę nic wiedzieć. Zrozum. Ja chcę tu wrócić. Kiedy? Za rok? Dwa? Po trzeciej wojnie? Nie chcę czekać. Siedzieć i patrzeć, jak ludzie układają sobie życie. I czekać. Posłuchaj. Chcę żyć normalnym życiem. Ja też. Ale nie mogę sobie na to pozwolić, dopóki nie wykonam tego, do czego się zobowiązałem. Zadanie jest niebezpieczne. Tobie chyba nie muszę tego tłumaczyć. Jeżeli chcę wrócić, muszę być spokojny i opanowany. Nie potrafię być spokojny, jeżeli ty będziesz ze mną. Nie wolno mi teraz myśleć o tobie. To co mam zrobić? Zostać. Tak będzie lepiej. Musisz mi wierzyć. Boję się. Wrócę do ciebie. Cholerę zabiera pan ze sobą ten cały arsenał, co? Nie cały. Tylko część. Nie pojadę z pustymi rękami. Niech żelazny wie, że nie ma z dziadami do czynienia. Baczność! Żołnierze! Walka o nasze szczytne ideały przedłuża się i komplikuje. Ważne jest w tej chwili to, aby umieć dostosować się do nowych warunków i okoliczności. A jeszcze ważniejsze, aby umieć przetrwać niepowodzenia, kryzysy, zachować wiarę w szlachetność zasad i nie poddawać się złym wpływom. Proponowano nam amnestię. Wiemy, co to znaczy. Nie skorzystamy z niej. Nie jesteśmy przestępcami, wobec których można okazać łaskę. Nie chodzi też w tej chwili o to, abyśmy się trzymali konkretnego terenu, ale o to, abyśmy zachowali wierność celom naszej walki i kiedy zajdzie potrzeba, byli gotowi do chwycenia za broń. Utrzymujcie łączność z waszymi dowódcami, a dowódcy z podwładnymi. Taki jest apel czasu. Thank you.
Skąd macie ten wóz? Zdobyczny. Panie majorze, opowiadano mi, że w miasteczku chciał pan uchodzić za historyka. No, niektórzy się nawet na to nabrali. A dlaczego Raczyńskiej płacił pan dolarami? A jak pan sądzi? Robiłem to świadomie. Chciałem złapać kontakt. Mogła pana oddać do UB? No, mogła. Jakieś ryzyko trzeba ponieść. Nieźle pan prowadzi. Dziękuję. Tutaj w lewo. Dlaczego pan nie skręca? Przecież trasa była ustalona. Pojedziemy inną drogą. Czy pan zwariował? Znam ten teren lepiej. Chłopcy, nie wychylacie, siedzieć spokojnie. Ej, astronomii! Astronomii! Mogło być gorąco. Wystarczyłaby seria z PM-u. Co pan wyrabia? Szybko szklankę wody. Czy mam posłać chłopców? Szybko! Spokojnie, chłopcy. Zostajemy na miejscu. No nie rozlazić się! Smych dopilnować! Tak jest. Słuchaj, linkę masz... Stój spokojnie, nie ruszaj się. Znasz mnie przecież. Chłopcy, drzazg ich rozwaliło. Boruta zmienił trasę. Co z Anastazją? Nie wiem. Ale ja wiem. Zastałem ją w twoim pokoju. Rozumiem. Idź do samochodu.
Jedziemy do komendy.